Z tej strony ci zębiaczek i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam cię dla was odcinek z serwera Box PvP, w sensie z serwera Box PvP, serwera Campera King MC, ale z trybu tam o tego właśnie, o to pięknego Box PvP. Postanowiłem sobie, że dzisiaj nagramy taki odcinek, gdzie od zera staje się po prostu giga kozakiem. Więc teraz po prostu spróbuję nagrywać sobie taką serię odcinków, gdzie z odcinka na odcinek będę ulepszał swój equipment. Także co widzę, pamiętajcie, żeby wystawić tutaj suba, lajka i dzwona. W tym odcinku moim challenge'em było zdobycie po prostu stalowego miecza, stalowego kilofu oraz stalowego seta. To wszystko mi się udało, a nawet ponadto mi się udało, więc musicie po prostu oglądać odcinek. Grałem chyba około godziny na serwerze, więc jak na godzinę grania naprawdę zebrałem bardzo przyjemne itemy. Także co widzowie, ja wam nie przedłużam tego wstępu. Zostawcie tutaj suba, lajka i dzwona oraz napiszcie jakiś komentarz. No i co? Miłego oglądania, trzymajcie się i tyle. Yo! Dobra widzowie, więc ja tutaj jestem już na moim niku kolega Campera. Wczoraj nagrywaliśmy odcinek z Camperem u niego na kanale z Mega Dropa. No i widzicie, tak sobie ten nick po prostu zostawiłem. No i co, dzisiaj postanowiłem, że nagram po prostu taki odcinek właśnie z tego, jak będę się stawał najbogatszym graczem na serwerze Box PvP. Generalnie jakieś tutaj nowe sety dzisiaj dodał Camper na swój serwer Box PvP, więc zobaczymy, co to są za chwilę za sety. No i postaramy się w godzinę po prostu być jakimś gigakoksem. No nie wiem, jak nam to wyjdzie, bo tutaj naprawdę są ludzie bardzo mocno wyekspieni, że tak powiem, no są bogami. Ale myślę, że ja też tutaj się stanę całkiem niezłym graczem. Naszym challenge'em będzie w tym odcinku po prostu kogoś pokonanie. Raczej giga koksa jakiegoś po prostu tutaj w pełnym netherite'owym secie, w mieczu króla, w secie króla nie uda nam się pokonać, ale jakichś zwykłych bobasków tutaj serdecznych myślę, że sklepiemy. Więc co, wbijamy sobie na boksa i zaraz idziemy tutaj grać. Dobra widzowie, generalnie jestem na boksie, zajęło mi tu dołączenie jakieś 30 sekund, więc całkiem nawet spoko, jak na to, że po prostu cały czas ten boks jest zapełniony, a ja nie mam żadnej rangi, bo chcę po prostu zacząć grać jako zwykły grać. Więc widzicie, nie mam tutaj po prostu dostępu do żadnej rangi, mam dostęp tylko do rangi gracz, którą właśnie odebrałem, żeby mieć sobie dodatkowe mięsko. No i zaczynam po prostu z ironowym setem, a tutaj jakieś kilofy mam w miarę spoko, więc co, no tutaj wiecie, jak to po prostu na boksach macie tutaj te właśnie spoty z emeraldami, diaksami i tak dalej, ale nie ma raczej sensu tutaj iść, no bo wiecie, zwykłym żelaznym setem, no to kurczę co, ja wyjdę, ktoś mnie zaraz bombnie ze sharpnessa 50 i będzie tyle po mnie, więc co, my sobie po prostu idziemy tutaj, zaraz wam pokażę gdzie. Chciałem was przeprosić, że będzie czasami słychać po prostu lekkie szumy w tle, ale niestety to obok mojego mieszkania zapierdzielały dzisiaj tramwaje, no i nie dawały trochę spokoju w nagrywaniu, także bardzo za to przepraszam. Idziemy sobie po prostu tutaj elegancko do Steve Boxa, czyli do bezpiecznego miejsca, gdzie możemy sobie po prostu wszystko wykopać, że tak powiem, bez żadnych konsekwencji zginięcia i stracenia itemków. Najgorszym problemem jest tutaj to, że te boksy się po prostu regenerują dość wolno, a jest tutaj sporo ludzi, ale myślę, że nie będzie problemu, żeby jakieś fajne itemki po prostu elegancko zarobić. Dobra, taki boksik się zregenerował chyba po jakiejś minucie i generalnie wiecie co, ja nie będę tego kopał. Zobaczcie, tutaj są ludzie w netherite'owych setach, którzy to rozkopują, mają kilofy z fortunką i ja po prostu gdybym miał to kopać swoim tutaj nędznym kilofem, nie miałoby to sensu, więc będę po prostu biegał za tymi ludźmi i starał się im ukraść jak najwięcej itemów. O, coś tu leży, jakiś mieczyk, a nie, to ironowy, to gówno trochę. Czy żelazo nam się przyda? Nie wiem, na sam start przyda nam się wszystko, zaraz wam pokażę na co będziemy zbierać, bo myślę, że to będzie taka seria odcinków, że no wiecie, w jednym odcinku to raczej nie uda nam się nic wielce tutaj zrobić, jakiegoś wiecie, mega OP seta, ale w kilku odcinkach myślę, że uda nam się zbierać całkiem spoko itemy. Dobra, musimy znowu czekać z regeneracją boksa i zaraz będziemy znowu zbierać itemy. Myślę, że postoimy tutaj jakieś 10 minut na tych itemach bez po prostu kopania. Wyrzucę w ogóle kill off i zobaczymy, ile przez 10 minut uda nam się uzbierać itemków. No po prostu wiecie, ile nam się udało zbierać itemków po prostu bez kopania, samym bieganiem, czyli tak jakbyście zginęli, nie mielibyście kill offa i ktoś by za was po prostu kopał. Także wiecie, tu ktoś kopie, musicie wbiegać w te itemy. Już mam, patrzcie, stack 30 złota. Elegancko, zobaczcie, pyk. Tutaj diamenciki lecą, wbiegam w diamenty. No i tak to się zbiera, chociaż diaksów niestety żadnych nie zebrałem. O kurcze, żadnych diamencików nie zebrałem, ale kwarc. Kwarc mi się przyda bodajże chyba na potki, jeśli się nie mylę. Nie jestem pewien, więc tak to wygląda. No i co, ja będę tutaj sobie 10 minut tak skakał i pokażę wam rezultat finalny, ile udało mi się tych itemków po prostu po 10 minutach nazbierać. Prawidłowy widzowie, generalnie biegając sobie tutaj, znalazłem White Shulker Boxa. I kurczę, chciałbym sobie go otworzyć, bo ktoś musiał go tutaj wyrzucić, nie wiem co jest w tym shulker boxie. Jest tutaj, są nici, monety, stalowy hełm, leginsy, bloki kwarcu i 5 innych rzeczy. I mnie ciekawi po prostu tutaj za 5 innych rzeczy, tylko jakiś chwilowy chyba lag jest na serwerze, więc musimy sobie poczekać i zaraz pójść do open rooma, gdzie się po prostu otwiera shulker box i sobie zobaczymy, co tam właśnie jest. Szczerze wam powiem, że nie wiem, dosłownie gdzieś 30 sekund pobiegałem i właśnie znalazłem tego shulker boxa.
Dobra widzowie, więc tutaj mamy sobie to pomieszczenie właśnie shulker room, gdzie możemy sobie otworzyć tego shulker rooma, więc co, wbijamy sobie takiego jednego pomieszczenia i zobaczymy co po prostu w tym shulker roomie jest. Jest tu stalowy hełm, są jakieś emeraldy, bloki kwarcu, chyba nic fajnego, 12 mody, no to nam się przyda, no ale też przyda nam się shulker box. Czekajcie, zobaczę w ogóle ile taki jeden shulker box biały kosztuje, bo to chyba trochę musi kosztować. Czekajcie, kup shulker boxa. Biały shulker box kosztuje, aha, dobra, nieważne, bo to się po prostu kolory wybiera. Myślałem, że to jakąś tutaj będzie miało większą cenę. Więc co, lecimy dalej po prostu expić sobie itemki tutaj do Steve Boxów, a ja w międzyczasie sobie po prostu od razu wymienię to surowe złoto właśnie tutaj u NPC-tów, żeby mi po prostu nie zalegało, i zamienimy je na monety. Więc co, przepalamy sobie szybko tutaj Rough Goldzika elegancko. Idziemy sobie do Shopkeepera, tutaj sobie, aha, nieważne, pierw musimy zrobić bloki złota, pomyliło mi się, więc zrobimy sobie bloki złota i zaraz sobie kupimy po prostu trochę monet i wam pokażę co za te monety sobie kupimy. Ja bym pierw chciał po prostu sobie kilo ulepszyć, póki mamy właśnie tutaj tak owe przedmioty. Okej, mamy łącznie 36 monet, ja mam kilo tutaj zwykły ironowy, generalnie problem jest taki, że trzeba mieć nowy kilo, aby tutaj po prostu go ulepszyć. Czekajcie, itemy nowicjusza, ale czekajcie, gdzie się ten kilo ulepsza? Aha, 64 monety i się kupuje po prostu kilo w nowicjusza. Okej, okay, a więc musimy iść zarobić jeszcze monety i po prostu wtedy kupić kilo w nowicjusza. Dobra widzowie, po jakichś 15 minutach tutaj, dobra, no nie po 15, po 20 minutach siedzenia właśnie tutaj na tych stick boxach udało mi się uzbierać tyle emeraldów. Generalnie powyrzucałem jakieś inne tutaj złota i tak dalej, bo po prostu stwierdziłem, że będę właśnie zbierał sobie tylko i wyłącznie te emeraldy. Tutaj jest właśnie ten mój shulker box, no i tak sobie stałem i tyle emeraldów mi się udało po prostu zbierać. Mam też jeszcze żelazo, możemy sobie zobaczyć ile co tam kosztuje za żelazo, tylko pierw sobie zrobimy tutaj właśnie elegancko te bloki emeraldowe i będziemy mieli w tym momencie prawie 400 takich bloków emeraldów, co jest myślę całkiem fajnym wynikiem, jakby nie patrząc, że mamy to po prostu za darmo właśnie przez taką krótką ilość czasu grania, więc no mega, mega fajnie. Czekajcie, zamienimy sobie to wszystko po prostu tak jak leci, żeby tutaj było elegancko. Pyk, 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 pyk. Dobra, chyba jest wszystko, dobra, wszystko będzie. Idziemy na spawna i idziemy kupić sobie po prostu monety. Dobra, kupujemy monety. Oj, to nie ten NPC. Tutaj kupujemy monety elegancko, za tak powiem, że za po prostu bloki emeraldowe. No i mamy, zobaczcie ile monet. Ojeju, coś pięknego. Tutaj generalnie możemy sobie teraz to zamienić, żeby wszystko po prostu wykorzystać. Co tu za się dzieje? Ktoś tu się kurczę jara. Niezły pożar. Przydałaby się gaśnica tutaj, że tak powiem, od kolorka. Straż pożarna. Mamy widzowie prawie 6 staków monet. No i teraz pewnie zapytacie, zombie, a co tu zrobić z taką ilością monet? No i sobie idziemy kupić itemy nowicjusza, czyli po prostu kupujemy hełmik nowicjusza, kupujemy klatę nowicjusza, butki oraz elegancko kupujemy sobie tutaj mieczyk nowicjusza, generalnie dobra, bo to jest jakiś słabszy mieczyk, nie wiem skąd go w ogóle mam ten miecz, a chyba z kitu po prostu go mam, więc wyrzucamy ironowych tutaj, że tak powiem, set, ubieramy sobie tego. No i teraz patrzcie, za mega monety możemy sobie zrobić diaksowy set, więc co my robimy? No oczywiście idziemy kupić sobie diaksowy secik, żeby tutaj go ulepszyć, więc niestety nie wiem czy nam starczy, chyba nam nie starczy, nie, na całego seta nam diaksowego starczy, ale niestety na miecz już nam nie starczy, więc za chwilę będziemy sobie musieli po prostu iść, że tak powiem, poekspić i jeszcze więcej tego, jeszcze więcej po prostu poekspić tych emeraldów właśnie na Steve Boxach i będzie po prostu git tutaj, pyk, pyk, pyk i pyk. No i widzicie, po 20 minutach grania mam już całego diaksowego seta, trochę mi niestety zabrakło na mieczyk, ale zaraz sobie mieczyk zrobimy, już mi niewiele brakuje i będzie po prostu zajebiście. Dobra, widzę, to co się właśnie odwaliło jest niesamowite. Stałem sobie na spawnie i jakiś ziomeczek dokładnie w tym miejscu mi kurczę rzucił kilo, rzucił mi kilo i ten kawałek dalej i leżała elytra. Jest po prostu zajebiście, mam kilo i elytrę. Generalnie nie wiem czy jest to trochę, że tak powiem, oszustwo, no bo ja tego nie zdobyłem, ale no kurde, każdy z was mógł trafić, że tak powiem, na runiczny kilo. Czekajcie, aż zobaczę co to jest za kilo dokładnie ten runiczny. Może to jest pewnie jakiś kilowski. Czekajcie, kit.
Tak, to musiał mi jakiś po prostu sponsor odebrać sobie kit i właśnie mi ten set po prostu rzuci, nie set tylko kilo, więc no jest to dosyć fajnie, kilo w FCS 10, fortuna 8, no i mamy skrzydełka, widzowie, mamy z tego skrzydełka tutaj elegancką elytrę, więc jest po prostu wspaniale. No i co, myślę, że dzięki takiej elytrze będziemy po prostu mogli śmigać sobie tutaj elegancko po mapie, generalnie są jakieś chwilowe lagi, więc raczej nie pójdziemy śmigać, ale dzięki tej elytrze właśnie pójdziemy śmigać i myślę, że jakiegoś żelaka tutaj czy coś ubijemy, aby w pierwszym odcinku był elegancki kill. Więc myślę, że takie, no, 5 czwartych. O, no jeszcze bloki kwarcu sobie elegancko leżą. Nie, no zajebiście. Bloki kwarcu, więc jest po prostu super. Kurczę, napotki. Napotki się przydadzą, bloki kwarcu. Nie, no po prostu zajebiście. Idziemy dalej expić, że tak powiem, na ten diaksowy mieczyk, żeby tutaj można było się klepać. Dobra, widzowie, potestujmy kill off elegancki. Nie, no ten drop jest fantastyczny. Tylko strasznie dużo osób jest za tych steve boxach i kurczę, mogą kraść. Ale widzicie, ja tu rozkopuję praktycznie wszystkie bloki, a tutaj też goście stoją, że tak powiem, na Steve'a i kradną mi właśnie te przedmioty. Ja sobie tutaj jeszcze rozkopię bloki kwarcu, aby po prostu zyskać sobie itemki na potki, żeby tutaj mieć fajerkę, czy tam speeda, czy po prostu stręża. Dobra, bloki kwarcu zniszczone, tu jeszcze dokopiemy żelazo, bo wszystko się po prostu przyda, aby uzbierać ten stack monet, żeby mieć ten stalowy kill off. Dobra, widzowie, ja sobie tutaj zrobiłem stack monet, więc co, klikamy na stalowy miecz, dodajemy, o kurcze, to kosztuje 2 mega monety, a ja myślałem, że jedną. Ja pierdzielę. No dobra, to idziemy expić dalej, ty, ale fejla teraz zaliczyłem. Dobra, generalnie, widzowie, mam tutaj już elegancko 2 mega monety, ponadto mam jeszcze fireworki, więc eleganckie fajerwerki mamy, żeby latać elytrą, także sobie klikamy, no i mamy stalowy miecz. Generalnie wam powiem szczerze, że mam taki problem, że po prostu, kurczę, boję się, że zginę. Mam tą elytrę, niby mam tą elytrę, niby mam te fajerwerki, ale kurczę, nie mam refili. Zobaczcie to, ile kosztuje jeden koks i jeden refil. Ja pierdzielę, po prostu mi nie stać, więc stwierdziłem, że no chyba pójdę zaryzykować, ale kupię sobie potkę na fire aspect, bo jeśli kupię sobie potkę na fajny aspekt, będzie mi po prostu łatwiej uciekać od kogokolwiek, więc no co, idziemy spróbować, zobaczymy, będzie to mega ciężkie do wykonania, by kogoś killnąć, ale właśnie na takim momencie spróbowania kogoś killnąć chciałbym ten odcinek zakończyć i po prostu w następnym odcinku przejść do kolejnych wyzwań, więc co, skaczemy sobie elegancko na elytrze, ja sobie wezmę fajerwerki tutaj na ekwipunek, no i po prostu musimy kogoś, że tak powiem, poszukać, kto będzie w zwykłym secie, tylko najgorsze jest to, że chyba będzie ciężko go tutaj znaleźć, ze względu na to, że tu praktycznie same koksy są, tak jak widzicie, więc ja tu chwilę polatam, poszukam, czy po prostu znajdzie się jakiś żelazny Steve'ek, ale no właśnie, te żelazne Steve'ki schodzą po prostu głównie do Steve Boxów, ja się zresztą im nie dziwię, więc prawdopodobnie nie uda nam się spełnić tego challenge'u w dzisiejszym odcinku, ale no zobaczymy, ja tu chwilę polatam i czy uda mi się coś znaleźć, no to się po prostu przekonam po jakiejś dłuższej chwili. Kampię na niego po prostu, tylko no właśnie boję się, że zaraz mi ktoś tutaj ze strężem zaatakuje i tyle będę miał po prostu z tego. Ej, może mu napiszę. M, it's Maciek, daj killa, proszę. Daj proszę, w sensie killa. Napiszę, dałem sobie, daj proszę killa. Może mi dać obek killa, nie, no jestem ciekaw. Dam mu killa w nowicjusza na zachętę. Patrz, dam mu killa w nowicjusza, żeby miał chłop da start, bo ja też dostałem itemki na spawnie, ktoś wyrzucił. Daj killa, killa daj teraz. Napisałem mu daj killa, daj teraz. Zobaczymy, czy ziomek da się po prostu na to, że tak powiem, nabrać. Albo mam pomysł. A nie, kurczę, zrąbałem. Fuck, mogę mu ten kill off po prostu wyrzucić tutaj przed tego. To jest w ogóle ziomek, wiecie co? Może kogoś uda mi się zbejtować na monety. Chwilę tu po kampie i zobaczę, czy uda mi się kogoś zbejtować na monety. To są zwykłe Steve'ki. O, jest, jest, jest! Mam! Wybieg! Mam! Mam killa, dobrze, udało się, zajebiście. Do tego dążyłem, mamy killa. Zajebiście, widzowie, pierwszy kill, czyli odcinek, że tak powiem, spełniony. No i co, ja teraz lecąc na elytrze będę się z wami żegnał w tym odcinku. Widzowie, możecie pisać w komentarzu, jakie kolejne odcinki byście chcieli, w sensie odcinki, jakie kolejne challenge tutaj, do czego mielibyśmy dążyć w następnych odcinkach z Vox PvP tutaj, żeby po prostu jakiś challenge sobie założyć, więc co, ja wam dziękuję w tym miejscu za oglądanie tego odcinka. No i co, zapraszam na kolejny odcinek już za jakiś czas i tyle, trzymajcie się, nara!